No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No i przypominam, ostatnio ogarnęliśmy sobie już drugą kapliczkę, mamy nową zdolność, czyli możliwość tworzenia fuzji. No a dzisiaj wchodzimy do tych tuneli, gdzie już tam zobaczyłem, że coś na mnie czeka. Ale co to tak właściwie jest? Zaraz się przekonamy. Strzelcie lajka, jak będzie się podobało. A ja ruszam. Dobra, to jest ten moment, żeby podpalić ponownie. Co to jest w ogóle? O kurczę, dobra, dobra, weź jeszcze raz podpal. Ej, co? What? Ej, czy on zniknął? Ja on chyba zniknął. Nie wiem, tak mi się wydaje. Do końca pewny nie byłem, ale tak to wyglądało. Flint, o proszę, dobra, to się przyda jak najbardziej. Rock salt, okej, okay, kolejny składnik. Muszę dokładnie przeszukać ten kompleks jaski, natomiast poszukujemy tutaj. O, Giant Bright Bloom Seed, okej, okay, to też może być ważne. Ale poszukujemy ogólnie tutaj chyba tych maszyn, co nie? Bubble Gem. Dobra, to chyba wyskoczyło z tego potwora, z którym walczyliśmy. Ale tak właściwie czym on jest, to ciężko powiedzieć tak właściwie, wydaje mi się. Dobra, jeszcze mój... O! Ten jak tutaj nie wiadomo skąd się w ogóle wziął, skąd przyleciał. Nie wiem, ale już widzę, że leci kolejny. Dobra, ogarnijmy sobie dobrą broń. Tak jest. Zjazd stąd, a nie. Będziecie mi przeszkadzać. Dobra, to mogę sobie rozwalić. Super, Amber Flint, okej, wszystko się przyda. A tu mamy jeszcze więcej materiałów. Dobra, dobra, za pomocą tej broni naprawdę szybko idzie to niszczyć. Mamy rubin możemy, słuchajcie, on się przyda. O, a tutaj jeszcze kolejny amber. Albo do wytwarzania kiedyś jakichś fajnych przedmiotów, albo po prostu, żeby sprzedać za grube hajsy. Tak też możemy oczywiście uczynić. Dobra, wydaje się, że tutaj już raczej wszystko sprawdziłem. Nic więcej nie mamy, zorientujmy się więc co dalej. Co dalej, co dalej? Gdzie to mnie zaprowadzi? Nie no, tutaj jest tylko... tylko skrzynia, no dobrze. A w skrzyni dostajemy Archaic Tunic. O, w końcu, słuchajcie. W końcu możemy się jakoś ubrać. No może nie jest to... nie wiadomo co. Ale no, mogliśmy chodzić tak. A teraz będziemy chodzić tak. O, od razu jest lepiej. A jak żeby inaczej? Tylko teraz tak, 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 tak. Dokąd mnie to zaprowadzi? No bo... Okej, okay, ej, co tu się właśnie? Ja stąd tak jakby siema kocie. A nie, stamtąd przyszedłem i tutaj wychodzę, dobra, bo zacząłem się zastanawiać, myślałem, że że to miejsce nagle zmieniło swój wygląd. Ale nie, nic z tego, tak to nie wygląda. Tutaj natomiast mamy całkiem sporo wszystkiego do ogarnięcia. Ej, kocie, proszę cię, ogarnij się. Ludzie chcą patrzeć na moją mimikę, a ty przeszkadzasz. Dobra, mogę porozmawiać z nimi? O, wiem co tu jest chyba, słuchajcie, wiem co tu jest. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym porozmawiać z Rauru. The Steward Constructs were the first to be built. After that we crafted other suit to different roles. Culinary constructs, maker constructs, you will find all sorts of them still active in this place. Some became so skilled within their specialists that they surpassed us. We began to learn from them instead. You should take time out to talk to them. They can teach you many things you might not yet know. Dobra, czyli mamy rozmawiać z konstruktami. Różne konstrukty zostały przygotowane do różnych tak właściwie celów. Natomiast my musimy się od nich tak naprawdę dowiadywać, czego tylko możemy tak właściwie. Dobra, o, tak, to ja mogę to niszczyć od razu szybciej, a nie bawimy się nie wiadomo po co tak właściwie, tracąc czas. Ale dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co my tu mamy? Nic chyba typowo bardzo ważnego. Czy ty mógłbyś tutaj usiąść sobie, jego mościu drogi? Dziękuję. Okej, okay, tak więc chodźmy i... No, nie przepychaj tego. Chodźmy i pogadajmy.
Co to za construct? Maker constructs. Okej. Okay. The rafts are broken. We are exhausted from trying to fix them. Currently we are resting from this task. At least the Zonai device is undamaged. Okej. Okay. Yes, they are special tools that we employ. They are necessities here. I recommend that you learn how to use them. As the construct in front of the fan for details, I will return to my rest. Dobra, wracaj sobie do odpoczynku. Dobra, pogadajmy z tym konstruktem. To jest, słuchajcie, konstrukt... Też maker, okej. The rafts for crossing to the other side are broken. Transportation is on hold indefinitely. This is ordinarily where we send resources across the river. The only silver lining is that the Zonai devices are undamaged. Dobra, czyli tutaj... Tak, za każdym razem każdy będzie mówić to samo. Myślałem, że może... A może ty jesteś inny? Zagadajmy, dowiedzmy się co nieco. Chyba nie. Dobra, ten mi chyba nic więcej ciekawego nie powiem. No dobra, 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 ale już widzę, co my tutaj mamy tak właściwie interesującego. Ej, a tam... Tam jest dużo w ogóle interesujących rzeczy. Co tam tak właściwie mamy? Bardzo dobre pytanie. Co my tu tak właściwie mamy? Co ja mogę z tym zrobić? Możemy to w jakiś sposób przemieszczać. Okej. Okej, 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 okej. Mogę to przesunąć tak jakby. No, teoretycznie mogę. Tylko, no właśnie, w jaki sposób i... Co z tym zrobić? Tam może tam jest możliwość dostania się w jakieś ciekawe miejsce? Nie mam bladego pojęcia. Okej, ale spróbujemy sobie tak. To może kawałek przesuniemy. Niech tam się przesunie. Dobra, przejdę sam kawałeczek. Dobra, teraz chciałbym spróbować ponownie to aktywować. O, one się chyba jakoś w ogóle połączyły. Ej, tam coś jest. Tam jest jakiś przeciwnik, a tam jest skrzynia ogólnie. Dobra, no nie powiem, nie powiem. Musimy iść oczywiście dalej, tam raczej przez rzeczkę. Natomiast jeżeli mamy tutaj coś fajnego do zdobycia, to ja bym tym jednak nie pogardził. Mogę sobie stworzyć swoisty rodzaj schodków prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Dobra, zostawmy to w ten sposób. Przeskoczmy sobie tutaj. A, no tak, te połączyłem ze sobą. No to bardzo fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wrócę stąd, jak już tam pójdę. Nie chciałbym, żeby było inaczej. Dobra, oj, ale to jest bardzo dobre pytanie. Czy my damy radę tam gdzieś z powrotem przeskoczyć tak właściwie? Okej, żyję. To najważniejsze. A ty będziesz chciał ze mną walczyć? Oczywiście, że tak. Bum! Okej, oj, patrzcie, wytrzymały jakiś taki bardziej. Dobra. Ło! Okej. Co on robi? A broń sobie tutaj jakąś wytworzył. Dobra, dostał całkiem mocno i to bez żadnego efektu w sumie specjalnego. Dobra, o tak, prosto mu po tych oczach bijemy. Dobra, jeszcze. Świetnie, dobrze idzie. Okej, o nie, czyżbym tutaj tracił? Dobra, jeszcze, okej, mamy go. Nie pozwoliłem ci podejść nawet. Dobra, zdobyliśmy co nieco. Tutaj też mamy. Natomiast... tam jest skrzynia. Owszem, tam jest skrzynia. A ja co tutaj mamy? Jakiś nowy rodzaj kwiatów? Stump bulb. Okej, taka cebula w sumie. Okej, czemu by nie? I teraz tak, wydaje mi się, że dobrym pomysłem, jeżeli już chcę się tam dostać, no to jest użycie tak właściwie tego. Dobra, spróbujemy sobie gdzieś tutaj, o, tu sobie mogę to na przykład tutaj postawić. Tu przy okazji jeszcze jest więcej tego do zdobycia. No i teraz to bez problemów możemy się wspiąć, możemy sobie skoczyć tam na górę. No i zobaczymy, a nuż coś w tej skrzyni będzie takiego, wiecie, naprawdę interesującego i dla mnie dobrego. No liczę naprawdę na coś zacnego. Amber. Okej, no to jest cenny składnik, nie powiem, że nie. Ale liczyłem tak na nieco więcej. Dobra, z powrotem musimy to sobie przestawić. Gdzieś mniej więcej, myślę, że w taki sposób, okej. Mam nadzieję, że będę w stanie na to przeskoczyć. Tu sobie jeszcze zbierzmy to. Dobra, czy jest jeszcze coś do zebrania? W tym miejscu, dobre pytanie.
Tam chyba jakiś grzybek jest. A i owszem, owszem, Sky Shroom oczywiście. Dobra, teraz tylko, żeby nie spaść jakimś dziwnym sposobem. Ojej. Dobra, powiem szczerze, że się trochę boję, żebym czasami, wiecie, no nie spadł. O, dobra, bo to się wszystko połączyło ze sobą. Okej. Okej. Czyli chyba schody mamy, które zadziałają, więc same plusy. Dobra, działa. Działa, to najważniejsze. Okej, jestem w stanie powrócić stąd. No, było warto, myślę. Było warto. Natomiast to, co tutaj widzimy, to jest chyba swoisty rodzaj silnika. Natomiast jeżeli chcemy go użyć, no to właśnie, potrzebujemy sobie tutaj troszkę podziałać. W pierwszej kolejności tylko dobra tego silniczka, żeby mi nie wyłapywało. Jeszcze nie chcę, żeby go wyłapywało. Dobra, połącz teraz to to sobie z tym. Dobra, okej. Jest całkiem spoko, chociaż może bym sobie jeszcze jedno tutaj ustawił, żeby powierzchnia była już jakaś taka, wiecie, troszkę większa. Mam nadzieję, że tym razem maszyna mi nie ucieknie. Oby tak było. Dobra, wyłap to jeszcze raz. Obróć to kawałeczek. Świetnie, bardzo dobrze. Okej, i tyle. Połączyło się? Połączyło się. Dziękuję bardzo. Jeżeli... Nie! Ojej, dlaczego to rzuciłem? Czasami mi się mylą jeszcze przyciski. Dobra, i teraz... bo to ma działać jak silnik, więc powinienem to obrócić. Właśnie w taki sposób. Cudownie. W ogóle zrobimy to może na takie dwa silniczki. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, jedno mamy. Nie do końca chciałem tak to ustawić, ale... Okej. No i przydałoby się jeszcze sobie zebrać drugie. Takowe. Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Będziemy potrzebować tej części? Aha, dobra, przepraszam. Okej, dobra. Nie chcą mi oddać tej części, bo będzie im potrzebna. No ale tutaj widziałem, że jest jeszcze jedna. No właśnie. W takim razie, dobrze, przepraszam. Nie chciałem obrazić. Weźmiemy sobie stąd. A, tam jest jeszcze jedna część była przecież. Dobra, nieważne. Widać sporo tego wszystkiego. Teraz jeszcze jeden obrót i... Okej, no słuchajcie, to ma ręce i nogi, że tak powiem. To ma szansę zadziałać. Zresztą zaraz się przekonamy, czy aby na pewno zadziałam. Tak więc wydaje mi się, że najlepiej byłoby to postawić właśnie gdzieś w tym miejscu. Stanąć tutaj, wybrać sobie jakiś chociażby mieczyk, niech będzie. I musimy to odpalić. Dobra, ale zaraz. Jedno i drugie. A, chyba dwa naraz się odpaliły. No nie, no słuchajcie. O kurde, zwiewa mnie. Jakoś w złą stronę chyba płynę. Ojoj, nie tak miało być. Ojoj. Ej, dobra, wyłączmy silniki. Ej, dobra, jakoś mnie strasznie zwiało, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Ej, dobra, chciałbym... A już liczyłem, że tym razem wszystko wyjdzie tak jak powinno. Powinno wyjść od razu. Dobra. Mogę to jakoś... No właśnie, mogę to zabrać. Zrobimy tak, teraz... tylko nie do wody. Dobra, dajmy tutaj jedno. Teraz połączmy z... Dobra, to jeszcze raz musimy się tego pozbyć. Okej, super. Teraz połączę sobie z tej strony to. Może one były nierówno, wiecie, ustawione i dlatego. Dobra, znowu dwa się aktywowały naraz. Okej, już stąd to bym pewnie dopłynął, ale skoro mamy taką możliwość, to zróbmy to w ten sposób. Jak widać, bateria, słuchajcie, nie jest nieskończona. Ona też się może skończyć. Dobra, myślę, że możemy wyłączyć silnik. No i super, udało się, ponownie się udało. I tutaj jest kolejny konstrukt, z którym możemy zapewne sobie porozmawiać. Więc tak też zróbmy. O, jeszcze jeden mieczyk. Czy ja mam coś takiego słabego, co mogę wyrzucić, co się nie przyda? W sumie to tak ciężko powiedzieć, bo tu wszystko się może przydać. Tych siekierek mam trochę więcej, więc może po prostu którąś z nich sobie wyrzucę. Więc tak zróbmy. Okej, mamy to, flint, no i porozmawiajmy. Och, are you going this direction? This mountain path is especially rugged. You must take your environment into account when traveling.
I have developed guidelines for traveling this mountain path. Shall I tell you them? Okay, dobra, very well. Fire is a crucial tool when traveling the mountain path. A fire can be used either to cook or to warm yourself. No dobra, i teraz możemy się zapytać, jak na przykład możemy sami rozniecić ogień. No i on tutaj zaleca używanie krzemienia, który zebraliśmy i który jeszcze tutaj leży w okolicy. No tak, tylko potrzebujemy krzemienia i trochę drewna, jak to mówi. Dokładnie. I w ten sposób mamy ogień. Tak jest. Czy chce się nauczyć o gotowaniu? No o gotowaniu już coś wiem, ale czemu nie? No potrzebny jest nam garnek. No właśnie. Tak, jedną z metod jest po prostu wrzucanie pojedynczych składników do garnka. Niektóre muszą być bardziej uważne oczywiście. No dobra, no ale to wszystko wiemy. No tak, tutaj jest mowa, że insekty i części potworów to nie są do gotowania ogólnie, one są do tworzenia eliksirów. Tak jest, ale mogą wtedy też, wiecie, ogrzewać chociażby niektóre z nich, niektóre mogą przywracać staminę. Dokładnie, są ogólnie dość przydatne. Dobra, o i tutaj mamy możliwość sobie, wiecie, rozniecenia ognia. Natomiast na razie chyba nie będziemy z tego korzystać. Tu sobie posprawdzajmy, co tutaj mamy ciekawego. Strzały się jak najbardziej przydadzą. To co? Tutaj zebrałem, co chciałem zebrać. Czy coś jeszcze jest, co by mnie zainteresowało? No są tutaj różnego rodzaju grzybki. Zbierajmy, nigdy nie wiemy, co tak właściwie nam się może już za niedługo przydać. No ale dobra. O, patrzcie, zwiało mi trochę moją maszynę, ale możemy już śmiało biec dalej i masakra, błagam, rozwinąć tą staminę, bo nie wytrzymię, jak tak szybko się męczę. Tak być nie powinno. Oho, dobra, dziękuję. Więcej tych chuchu gel jeszcze tutaj spotkamy. O, a to ciekawe, coś tu jest, tylko właśnie jak ja to mam teraz o, to chyba zadziałało. Zadziałało. O proszę. Wow. Okej, okay, spadłem dość mocno. O. Dobra, rozwaliłem sobie łuk, ale znalazłem pierwszego koroka w końcu. O proszę. Nie jesteś Hetsu, ale widzisz mnie. Dokładnie, oczywiście, że cię widzę, koroku, mój drogi. No i cóż. Tak, jeżeli spotkasz Hesu, zwróć mu to. Korok Seed, czyli widzę, że też zbieramy tutaj oczywiście, oczywiście te ziarna koroków, tak jak to miało miejsce. O, super. Tak jak to miało miejsce w poprzedniej części, czyli w Breath of the Wild. Super. One będą pozwalać nam, wiecie, żeby mieć pewnie większy ekwipunek i tym podobne. To wszystko się oczywiście przyda. Dobra, mamy koroka, tutaj rozumiem, że raczej nie inaczej, nic więcej nie mamy. Mam nadzieję, że staminy mi wystarczy, żeby się stąd wydostać. No bo to ogólnie nie jest to miejsce, do którego chciałem się znaleźć. Znaczy, no fajnie, no bo znaleziony korok, super. Koroków chcę mieć jak najwięcej. Natomiast teraz właśnie zostawmy sobie jedną z tych broni obuchowych. One się mogą przydać, lepiej trzymajmy zwykły mieczyk, póki co drewniany. Powinien mi wystarczyć. Kolejny. Jeszcze jeden. Dobra, ten to jest jakiś w ogóle wielki. Dobra, nie pozwól mu zaatakować, super. Nie ma tego, nie ma, dobrze idzie. Bardzo dobrze idzie. Ej, ale po co się wspinasz na drzewo, po co się wspinasz, Link? Nie potrzebuję tego. Okej, idziemy więc wyżej. Idziemy więc wyżej, zobaczymy, dokąd to miejsce mnie doprowadzi. Przypominam, muszę szukać kolejnej kapliczki, tylko masakra, gdzie ja mam jej szukać, żebym ja to pamiętał. Znaczy ja jej jeszcze nie widziałem w ogóle wtedy. Potem pisaliście w komentarzu, że no ona była widoczna w sumie. Powinienem ją zobaczyć, no ale ja oczywiście jej nie zobaczyłem. Ha. To jest miejsce, które już mamy, tak, to jest ta wcześniejsza, w której byliśmy. Rozumiem, tam jest ta, w której też byliśmy. Kolejna musi być gdzieś bardziej w tamtej lokacji. No to jest więcej niż pewne, rzekłbym. Ale póki co musimy się kierować prawdopodobnie. O! Ej! Naprawdę? Chyba wiem, co mogę zrobić. Słuchajcie, nie zawaham się tego użyć.
Czy naprawdę mogę sobie użyć tutaj tego wózeczka? Dobra, weź go ustaw, super. Damy mu zasilanie. I zamiast, wiecie, przemieszczać się na własnych nóżkach, tak zwanym piechtolotem, no będę mógł tutaj troszeczkę sobie poszaleć na, za pomocą tego wózka, ale to absolutnie nie tak chciałem to zrobić. Dlaczego on się tak krzywo ustawił? Masakra. Na pewno idzie go jakoś ustawić bardziej prosto. O, no teraz to jest perfekcyjnie. No dobra, i uderzamy. Ej, no świetnie. Mining cave. Ej, masakra, ale ciemno. Wow. Okej, za daleko to ja tutaj nie poleciałem. A liczyłem, że to będzie dłuższa podróż. No niestety nie zawsze tak może być. O, a witam serdecznie. Witam. Zaraz sobie porozmawiamy. Proszę czekać. O co chodzi? Ta jaskinia jest wyjątkowo ciemna. Będziesz potrzebował światła. Czy mam Bright Bloom Seeds? No, parę mam. To prawda. Nie znasz ich? Nie, no już widzę. One się tutaj świecą, dokładnie. Bardzo wyraźne są, jak widać. Tak, i one zwykle rosną w jaskiniach, takich jak ta. Rozumiem. No i co mamy tak właściwie za pomocą nich zrobić, co? No mam nadzieję, że mi wytłumaczysz. Jak zadziałać. Żeby coś zdziałać. Okej. A nie, na przykład tej nie mogę, zobaczcie, roślinki sobie podnieść. No dobra, ale... Mam. To wspaniale. Czy ja mogę po prostu, mam to nosić tak jakby przy sobie, albo... chyba... Ej, masakra, tu jest naprawdę, słuchajcie, niesamowicie ciemno, tam nic nie zobaczę. No dobra, ale to jest jakaś taka ciekawa myśl, co ja mogę tak właściwie z tym zrobić. Mam pewien pomysł, to tylko pytanie, czy on zadziała. Dobra, bo tu mamy jedzenie. Tutaj, o, bubble jam jedno, dobra, korok seed. Same ważne informacje. Tutaj mamy bronię, w ogóle ustawmy sobie ten łuk, wyekwipujmy, niech on będzie oczywiście. Tarczy w sumie ta jest lepsza, chociaż wygląda fatalnie, wolę na razie tą, która ładniej wygląda. A jak żeby inaczej. Tego można by użyć tak właściwie. Tak właściwie w sumie czemu by nie? Czyż nie? Giant Bright Bloom Seed. Dobra, jakbym zrobił teraz coś takiego, nie wiem czy to zadziała. Upuść to. Wyciągniemy sobie tą aktualną broń. Jeżeli teraz bym na przykład chciał, wiecie, użyć fuzji, mogę to zrobić. Czy ja sobie w ten sposób będę rozświetlał drogę? Chyba nie za bardzo. Liczyłem, że będzie to działało troszkę lepiej. Ale dobra, tragedii nie ma. Co ja tutaj mogę zrobić? O, i tak można. Tak mo... O, aj, ale... bo ja się tego tak jakby pozbyłem teraz z tego. Okej, ma to sens. Ma to sens, ale tutaj będzie jeszcze dużo ciemności. Ewidentnie, tego się można oczywiście po tym miejscu spodziewać. Dobra, ale czy ja mogę coś z tym... Nie, ja mogę w ten sposób rozświetlać za pomocą tych kamieni i to naprawdę daje dużo światła. Mogę sobie zabrać też trochę tego więcej. No dobra, to w sumie się oczywiście przyda, tylko że... Dobra, może sobie ten na razie mieczyk w ogóle wyrzucimy, bo on nie jest aż taki potrzebny. Tutaj na razie nie będziemy może bardziej tego rozświetlać, po prostu chodźmy. O proszę, a co my tu mamy? Ciekawie, bardzo ciekawie. Mamy więcej tych konstruktów, mogę sobie z nimi porozmawiać. Forge construct, co się dzieje? Apologies for not noticing you. I was focused on processing zonite. Co to jest zonite? Wytłumacz mi. No nie jestem zaznajomionym. To jest zonite, to co nam właśnie teraz prezentuję.
Jest to unikalny materiał, rozumiem, którego wykopują tutaj pod ziemią. Spoko. Processing? Do czego to służy? Czyli oni to przetapiają, jak widzicie. Rozumiem. Taka jest ich praca tutaj. I co się stanie teraz? Dziękuję nam za cierpliwość oczywiście. Okej, okay, czyli tutaj mamy Zonite Charges. Tu są kryształy. No i do czego tak właściwie, co nam służy? To jest ważne pytanie. Dobra, czyli to odpowiada za moc, która zasila konstrukty, urządzenia i w ogóle. Może być ładowane za pomocą Energy Cell. Super. No dobra. A co, do czego to służy? Dobra, coś nam powiedział. Jestem trochę mądrzejszy. I zobaczcie, mogę sobie to kupić. Tak? W sensie, mamy informację, ile mam tego w ekwipunku. A mam tego troszeczkę. Natomiast nie mam możliwości za bardzo za co to wymienić. Tego nie mam ani jednego, niestety. No smutne, ale prawdziwe. Odłóż to. Zobaczymy, co ten nam powie. Może on jeszcze coś ciekawego nam wytłumaczy. Nie. Nic ciekawego nie mówi. No ale dobra, idziemy w dobrym kierunku. O, jest jeszcze jeden. No witam serdecznie. This is a minecart station. O, proszę bardzo. Stacja wózków, którymi możemy się przemieszczać. Rozumiem. Zona i kapsul? Z tego chyba nie mam. No, zapomniałem swojego, dokładnie. Nie wiesz, o czym mówię. No, to poniekąd nie wiem, o czym mówisz. Może dostanę od niego. O, super, zobaczcie. 3 takie. Świetnie. Bardzo dobrze. Czy one generują wiatr? No tak, to już zauważyłem oczywiście. Tak jest. Aha, czyli muszę pamiętać, że jakby mam je w kapsułach, mogę je wyciągnąć w każdym momencie, ale nie mogą być z powrotem schowane do kapsuły. No i muszę zastanowić się, zanim ich użyję kolejny raz. To jest bardzo ważna informacja. Exactly. Dobra, chwileczkę. Czyli co, po pierwsze muszę sobie wziąć wózek. Dokładnie, muszę sobie umieścić go na przykład tutaj. Uj, to tak prawie, nie do końca. Dobra, jeszcze raz. Umieść go tak równiutko. Zresztą to nie jest wcale proste. Może teraz? O, idealnie. I teraz zobaczymy, słuchajcie, jak chcę go wyciągnąć. O, proszę bardzo, jest. Take out device. O, i pojawiło się, super. No i co, teraz musimy ponownie zamieścić to w odpowiednim miejscu. Dobra, układaj. Jest świetnie, jest tak jak właśnie sobie życzyłem, żeby to wyglądało, więc super. No i teraz oczywiście aktywujemy to, no i zobaczymy, dokąd mnie to zabierze. No zobaczcie, tak to bym nie mógł się tędy przedostać, nie byłoby takiej możliwości. Teraz możemy, nie no, tutaj możliwości jest nieskończona ilość tak naprawdę. Świetnie. Zobaczmy, może zabierzemy to od razu do kolejnej kapliczki. Byłoby fajnie. Ej, tu byliśmy, prawda? Tak, tędy chyba wchodziliśmy. O, proszę bardzo. Już czeka na nas. Dobra, wyłącz to. Szkoda, że nie mogę tego sobie schować ponownie. Porozmawiajmy. The time bell that sounds from the temple of time rings at a set time each morning and evening. Along with the constructs, we walk to the sound of the bell. When we heard in it, the evening, we knew it was time to rest. It is also played its part in our traditional ceremonies. In a way, it was this place's beating heart. The sight of a temple and the sound of its bell still found memories in me. Dobra, czyli chodzi o dźwięk dzwonu, słuchajcie. Ej, zobaczcie, tam jest jakiś potężny przeciwnik, wydaje się. Okej. Okay. Mogę mu się przyjrzeć? No mogę. A co to w ogóle? O kurcze, smoki w Breath of the Wild też mieliśmy smoki, które latały po niebie. Tutaj jak widać też są podobne, no i ta maszyna tak właściwie, okej. Okay. Bardzo interesujące.
Natomiast co my tu mamy? A to są chyba, dobra, o tym słyszałem przed premierą gry, że to są takie jakby maszyny, z których mogą wylecieć różne ciekawe rzeczy. Device dispenser, dokładnie. Ale jak to działa? Czy chcę go użyć? No oczywiście, że chcę go użyć. No tak, ale jak? Okej. Czyli construct horns i zonai charges. To są rzeczy, których potrzebujemy. Rozumiem. Tak, a zonai capsules. Tutaj kapsuły to mamy, tylko nie wiem, czy można je marnować. Bardziej nie, to chyba stąd po prostu wylecą te kapsuły. Jak już sobie tak jakby użyjemy tego. No dobra, ale jak tego użyć tak właściwie? Jakbym chciał nawet. No to trzeba coś umieścić po prostu. Dobra, a pomyślmy, no bo tutaj mamy to. Na przykład mamy Zonai Church, ale mieliśmy też... Okej, na przykład to i co? Ja mogę sobie na przykład to ułożyć tutaj? Owszem, mogę. Tak to działa. O kurcze. O proszę. I otrzymujemy Flame Emitter. O, czyli tutaj jakieś urządzenie, które sprawia, że możemy wytwarzać tak jakby chyba od razu ogień. Ej, no super. Co ja tak mogę, wiecie, ile tylko chcę razy? Czy to się kończy? Czy można jakby, wiecie, zużyć wszystkie? Obstawiam, że nie. Ciekawe co tym razem. Portable pot. A, czyli że nagle sobie wyciągamy garnek. Ej, no to jest super sprawa, powiem wam. To jest naprawdę super sprawa, no dobra. A zaraz sobie wrzucimy jeszcze coś innego i zobaczymy, jaki będzie tak właściwie efekt. Dobra, mogę to skipować, żeby szybciej mijało. Link się cieszy, to najważniejsze. O, znowu fan. A, dobra, czyli tu jedno straciliśmy, dostaliśmy to. A mogę to umieścić? Mogę! Dobra, co tym razem dostanę? Bardzo się cieszę. O, znowu portable pod. Kurczę, chciałbym dowiedzieć się, co jeszcze jest do zdobycia. Czy jest coś nowego, coś czego jeszcze nie miałem? Dlatego czekam na znaki zapytania, ale no nie, na razie nic takiego nie ma, no ale jestem przekonany, że musi być coś więcej niż tylko te trzy rzeczy. Poczekajmy, no nie, no znowu to samo. Halo, ile? Dobra, teraz to wrzuć. Masakra, już się uzależniłem, słuchajcie, od wrzucania tych rzeczy i sprawdzania, co się trafi. Ej, to jest znowu pod, okej, dobra, no nic, no nie jest do końca to co sobie wyobrażałem, to co chciałem. Narzekać jednak nie będę. O, strzały. Dużo strzał. O kurczę, dziękuję. Tego właśnie potrzebowałem. Ej, kto tutaj jest? Czy to jest Korok? This is awful. Where is my friend? Ej, szuka przyjaciela. Widzisz mnie? Oczywiście, że cię widzę. Jestem Korokiem. Jednym z dzieci lasu. Podróżuję z moim przyjacielem, ale zostaliśmy odseparowani. Aha, i tam jest jego przyjaciel. Okej, wytworzył ten sygnał, słuchajcie, dymnym. Ale jest zmęczony, nie jest w stanie się ruszyć. Ojejku, masz taki wielki plecak, że się wcale nie dziwię, że nie jesteś w stanie się ruszyć. Możemy, słuchajcie, śmiało dostać się do jego przyjaciela. I myślę, że to zrobimy, bo nie byłbym sobą, gdybym nie pomógł. Ej, to są świetliki, ale świetliki zdobyć wcale, no właśnie, no, wcale nie takie proste to jest. Ej, a mogę sobie od razu przenieść to, bo tutaj mam, wiecie, już wytworzone, więc w sumie po co kombinować tak właściwie? Skoro mamy, to od razu sobie przemieścimy, pomożemy przyjacielowi mojego Koroka. Natomiast cały czas się zastanawiam, gdzie może być mniej więcej kapliczka. Dobra, użyjmy tego. Dobra, i jedziemy. Ciekawy jestem, czy będę musiał go jakoś specjalnie przetransportować. Dobra, wyłącz to. Tak jest, chodźmy. Tu coś więcej jest nawet. Czekam na przyjaciela. No, dlatego tu przyszedłem. No, i wiem, gdzie jest twój przyjaciel. Co się stało, ale zaraz, jeszcze jeden przyjaciel? Co tu się dzieje w ogóle? Masakra, dobra, tu mamy jakąś skrzynię. Otworzymy ją sobie od razu. Zonite, okej. Pierwszy taki znaleziony. Dobra, i więcej strzałek. Ja jestem wdzięczny za te strzały.
Ho. Dobra, rozwalaj, rozwalaj. Jeszcze więcej strzał, nie braknie ich. Dokładnie. Ej, czekajcie, bo może jemu chodziło o to, że jest jeszcze jeden do uratowania. Znaczy uratowania, albo po prostu do spotkania się z nim. O. Okej, okay, przy okazji zobaczcie, znalazłem w końcu to miejsce, które chciałem znaleźć. Oznaczymy je sobie przy okazji. Tak jest. Teoretycznie mogę sobie stworzyć nowy, no bo w sumie czemu by nie? No tylko, że trzeba będzie zużyć materiały. Ale w sumie, dobra. Jak jest, to użyjemy sobie, to wstawimy. Ej, a tam coś jest jeszcze w sumie. Dobra, tak, okej, mamy to. A, dobra, to był wózek po prostu, tylko że przewrócony. O, jest to. Podniosę to z tej wysokości. Kurczę, z tej wysokości to tak nie za bardzo. A, bo tam jest. No ale nie, tutaj się dostanę w ten sposób. Rozumiem, że zawsze mam wiele możliwości. Ej, zaraz, zaraz, a dlaczego on mi uciekł? Ej, uciekł mi. No nie, ej, najgorzej. Najgorzej. Gdzieś mi to zleciało w ogóle strasznie. No dobra, nieważne, nieważne. Użyjmy sobie tego. Tutaj są haki, ale tak właściwie... Czy haki są mi w jakikolwiek sposób tak właściwie potrzebne? No dobre pytanie. Myślę, że ostatecznie nie. Dobra. Dostanę się tutaj, super, dostałem się. Odpal to proszę. A, o Boże, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem, że to jest zepsute. Nie mam pytań, dobra, nie zwróciłem na to większej uwagi. Ajajajajaj, kiedyś to musiało się zdarzyć. O, a ja się znowu pojawiłem tak jakby tutaj. Okej. Okej, 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 okej. Przestaw to jeszcze raz tu. Dobra, było to bardzo słabe z mojej strony. Była to w sumie pierwsza taka typowa śmierć, która nastąpiła. Ale trzeba naprawdę, słuchajcie, uważać. No nie ma co. Bardzo trzeba uważać. Dobra, dojedźmy do końca, to może się nie zsunie. I to i tak się zsuwa. Masakra. Dobra, muszę to po prostu, wiecie, zdjąć, jeżeli nie chcę, żeby mi odleciało. I dlatego tu jest... Ja już rozumiem, o co chodzi, słuchajcie. Już teraz to ja wszystko rozumiem. Już wiem, po co jest ten cały hak. Dokładnie. Wszystko jest... Zaczyna się robić jasne i oczywiste. Okej, czy jestem w stanie to złapać tak jakby w taki sposób? Dobra, jakoś to jest dziwnie przechylone, ale być może zadziała. Obstawiam, że to jest dobry sposób. Jeżeli chcemy, to... Znaczy, źle to zamontowałem, po pierwsze, zacznijmy od tego, okej, okay, tak jakby... Tak, zdecydowanie źle to zamontowałem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, oderwij to proszę. Nie no, oczywiście, że źle, to zamontowałem to idiotycznie wręcz. Dobra, o, tak możemy zrobić. Na przykład mogę to zamontować w sumie teoretycznie i tak w środku. Dobra, przytwierdź to. Dobra, w tym momencie... W tym momencie ustawimy to w... Albo może po prostu obróćmy to. O, super. Super, tylko... Tylko, że to też będzie tak jakby pod górę przenoszone, więc być może to też powinienem odłączyć. Masakra, ale tu słuchajcie, rozkmin w tej grze jest, jeżeli chcemy to wszystko jakoś fajnie ogarnąć. No, odłącz to, dziękuję bardzo. Okej, okay. Fajnie byłoby to jakoś lekko zrotować, mimo wszystko. Dobra. Czy jestem w stanie na to jakoś wejść obecnie? Patrząc jak to zrobiłem, to tak nie jestem do końca święcie o tym przekonanym. Dobra, jeszcze raz przesuńmy to w to miejsce. Użyjmy. Dobra, no niech będzie w ten sposób, dobra, i skoczmy. Wow, tylko bardziej w tym. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, jak to zadziała, to nie mam pytań. Chciałbym, żeby to zadziałało. Ej, to działa, naprawdę, to działa. Genialne. Naprawdę genialne. Dobra, wyłącz to. Tylko, że teraz chciałbym jeszcze może szybko to zdjąć. Tak wiecie, na wszelki wypadek. Może się jeszcze przydać. Tak właściwie po co się tutaj dostałem?
Czy tu nie mieliśmy znaleźć jeszcze jednego koroka? Ej, właśnie, zobaczmy, czy będę w stanie złapać świetlika. Fajnie byłoby zawsze jakiegoś świetlika mieć gdzieś tam w zanadrzu. Tak jest. Sunset Firefly. Aj, nie dam rady. Ale jeszcze tego może się uda. Powolutku. Mamy cię. Super. Super, 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 super. Teraz tutaj mamy skrzynię. Dobra, coś znaleźliśmy interesującego. Portable pot. O proszę, kolejny. Ileż ja już tego mam? Wszystko spoko, wszystko fajnie, tylko... Tylko tak właściwie, no wybrałem się po to, ale czy to tak... Czy aby na pewno nie miałem znaleźć tutaj czegoś więcej? Chociażby, nie wiem, jeszcze jednego koroka. Rozejrzę się, bo może się okazać, że owszem. Może i tak. O, Zonai Church, super. Przeszukajmy dokładnie tę lokację, jak widać można zdobyć wiele naprawdę... Naprawdę, naprawdę ciekawych rzeczy. No niby spoko, że nas tutaj, mówię, coś tu znaleźliśmy. Ej, ale tutaj jeszcze są inne rzeczy do odkrycia. Więc kolejny Zonai Church, super. I jeszcze jeden, tak jest. Dobra, no wydaje mi się, że chyba absolutnie nic więcej nie przeoczyłem. A czy w ogóle my tego nie mamy w formie, tak jakby typowo zadania? Nie, to nie jest żadne z tych takich, wiecie, dużych zadań. Tylko po prostu takie, a przejdź się tutaj, spróbuj pomóc, spróbuj coś zrobić. No to ja, wiecie, ja próbuję. Okej, dostałem się ogólnie tu. No ale tutaj to już mogłem być znacznie wcześniej przejść. Czy tu aby na pewno znalazłem wszystko, co by mnie zainteresowało? Wydaje mi się, że tak. Czy tutaj nie ma jeszcze jakichś grzybów? Tak, tu jest Sky Shroom, ale... Ale on chyba nie jest tutaj, powiedziałbym, że kluczowym w tym wszystkim. No raczej nie. Dobra. Halo, 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 halo. Przemieść to, dziękuję. Czy ja będę w stanie tutaj jakoś wrócić? Dobra, tu chyba automatycznie powinienem móc wrócić. W sensie nawet bez używania tego zasilania, bowiem... Jakby nie patrzeć, schodzimy zgodnie z grawitacją. Kurczę, co on tam ode mnie chciał? Chodź, 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 chodź. Musimy sobie porozmawiać. Ja wiem, że tam jest twój przyjaciel. Ale... Ja nie wiem, to po prostu rozmawiałem z nim, to jeszcze muszę, rozumiem, że... Raz jeszcze spróbować, wiecie, pogadać. Możliwe. Dobra. I rozumiem, że teraz... chciałem powiedzieć, że jest szansa, że to się samo stoczy. A czy ja mogę to przepchnąć w ogóle? No tak nie za bardzo. Tam jest silnik. Dobra, dobra, dobra. To zamiast sobie używać któregoś z tych, co miałem, przemieścimy go sobie stąd. Tak jest. Dobra, nie odjechało. To w tym momencie jest najważniejsze. Dobra, przemieść to. O, tak. Źle. Źle, 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 źle. Niedobrze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, tak równiutko chcę to, wiecie, umieścić, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. Okej, dobra, udało się. Wracamy. Może ja po prostu miałem przekazać mu informację, że wiecie, że on wie, że się zgubił, że jest tutaj. Nie wiem, oby to zadziałało. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj. Bo z tym gadałem. No ja wiem o tym. Ale... Okej, prawdopodobnie, słuchajcie... Okej, ja mam go po prostu przemieścić. Nie mam pytań, o to chodziło od początku. No po prostu 200 IQ, no tego... Okej, no w sumie mówił, że nie ma sił, ale jakoś tak nie pomyślałem o tym kompletnie, że... Ej, co jest grane? Masakra, mogę? Dobra, jakoś daliśmy radę, dobra, spróbujemy... Spróbujemy pomóc tym korokom, bardzo, bardzo bym chciał. Dobra, ale czy się uda? Okej, ja tutaj za bardzo kombinuję, po prostu widzicie, wystarczyło przenieść go. Ej, dobra, nie wiem, czy...
Ojej, nic się nie stało, spokojnie. To, że cię walnąłem z siekiery, to nie martw się. Nic złego się nie dzieje. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, mały przyjacielu. Dobra, teraz musimy go wyciągnąć stamtąd. O, albo z wszystkim go wyciągniemy. Ło, tylko żeby nam nie uciekł. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Samego koroka chcę wyciągnąć. A może i tak go muszę rozdzielić, bo wiecie, on może jest przytwierdzony po prostu. O, dokładnie. Tak, to jest mój przyjaciel, widzisz, pomogłem wam. Bardzo się cieszę. Tak. I dostaję dwa korok seed, od razu za dwójkę dostałem, super. O to chodzi, tak trzeba działać. Cieszę się, że pomogłem korokom poszukiwaczom. Natomiast moi drodzy, dzisiejszy odcinek wyjątkowo długi. W kolejnym będzie się działo pewnie równie wiele. Mam nadzieję, że dojdziemy do kolejnej kapliczki. Ale to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, strzelcie lajka, oczywiście subskrybujcie, by być na bieżąco i widzimy się wkrótce. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!